warsztat, restaurant and cafe. Pierwszy odbiór dzisiejszego popołudnia. Cieplutko dzisiaj. Wyskoczyłem w bluzie. Dostawę mamy na Piłsudskiego. Czyli od razu rzuca mnie na błonia. No na tym rowerze jeszcze nie jeździłem po hucie. W sumie nie powiem, bo w stronę huty mógłbym się pojechać. Zawsze spóźniony do nich przyjeżdżałem. Dzisiaj wyjątkowo będę przed czasem. I pewnie oni gotowego jedzenia nie będą mieć jeszcze. Trzeba będzie poczekać. Zapytaj partnera, może ma już gotowe zamówienie. Dobra. 354 globo? Jeszcze chwilę, to za sekundę. Dobra, to ja wyjdę sobie. Co i tam za meeting mają? Trochę nie pasuje do niej, bo ja na żółto. Ваш последний. А, что да? Да. Co jest? No, żebym ja tak za dwa tygodnie nie maszerował. Kojarzy pan może? Boomboxing? No. Aha, dobra. Dobra. Mam dostawę dla pana Adama. Tak, tutaj. I to będzie gotóweczka, 51 zł. Nie trzeba. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Jakaś salka treningowa. Zajebisty zapach potu się tam unosi. Siekierę by człowiek powiesił. Dobra, kolejne mam. Czerwone korale z ulicy Mikołajskiej. Ja tu widzę, co druga ławka to siedzą. Bezrobocie niezłe. O, tu pani też. No, następny. Ja pierdzielę, szybciej było blinkiem jechać. Ja specjalnie pojechałem plantami, żeby rynek ominąć. Dziękuję bardzo. I potwierdzam. Pan podał numer telefonu i zostawił informację, żeby zadzwonić, jak będę na miejscu, to wyjdzie. No i okej. Wow! Jak zakwitło! Ale pachnie. Jest coś pięknego. Wiosna. Dzień dobry. Pan Adwiątek? Tak, nie zauważyłem, zrobiłem kółko dookoła. Tutaj nie ma nic gotówkowego. Nie ma.
Proszę bardzo, smacznego. Dziękuję. Do widzenia. Duży Benz Grzegórzecki. To prowadź, bo ja nie wiem, gdzie to jest. Chyba tam na tych Wiślanych. I gdzie jest tym Benem? Na Dąbską. No i gitara. Dzień dobry. 832. Po lewej stronie. Muszę tam wjechać chyba na to osiedle. No nie ma innej możliwości. Szkoda, że tam na tej wywieszce nie było napisane, że tu też jest budynek 24. Co to jest? 22, 22B, 26? No, 24 zapomnieli. No, urwane jest. Takie gagatki. Dobry, proszę o spodę. Dziękuję również, do widzenia. Pierdolę to. Nie wytrzymię. Dziękuję bardzo. A idź pan w chuj z taką jazdą, już nie chcę do huty. Ja chcę z powrotem na ryneczek. No, gdzieś tu. Aha, dobra. W ten sposób, okej. Dzień dobry. Proszę bardzo. Do widzenia. Zobaczymy, jak ta pani będzie jechać. Możliwe, że zna tu tereny, to ja pojadę sobie za nią. Się może uda chodnikiem przelecieć. No rozdupca mnie to. Byłem dopiero na światłach. Mogłem przejechać na drugą stronę, żeby pod tą Biedronkę podjechać. Myślę, nie daję, jadę w stronę rynku. Odjechałem 500 metrów i jeb, customer by Biedronka. Na Centralną 34. Wow. Mało oponkę. Zmienili mi zamówienie. Tym razem na osiedle przy Arce.
Będzie gotowe za 11 minut. Znowu się czas wydłużył. Dzięki. A skrzypi mu ten łańcuch, ja nie wiem, czy oni smarują kiedykolwiek te rowery? Na tej bazie, czy jak? I drugie to wszystko. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No, a z pani co jechaliśmy z dużym Benem? Z tym ginem i martini. 11 na piwku. Nieźle. Znowu na dobrego pasterza. I znowu pod 118. Do tego samego bloku będziemy jechać. Martwi mnie to, że znowu przez te wykopki tam. Ale to już pojadę sobie drugą stroną ulicy. Tam był lepszy przejazd. Ktoś tu mądrze zrobił. Podejrzewam, że kolarze wzięli wiaderko zaprawy i w miejscach, gdzie są większe krawężniki, podrzucili delikatnie, żeby zrobić łagodniejszy najazd. Uwaga! Zajebista inicjatywa, muszę przyznać. No i zmienili adres dostawy na Cieślewskiego. To będzie jakaś bliziutka dostawa. Gdzie on poszedł? Ziomuś przede mną tu odbierał zamówienie i poszedł tam dostarczyć bez roweru. No zajebiste miał zamówienie. No tu wszedł do drzwi. Panne płyty. Jak pociąg. Tu. No i co, według apki to jest wyjście, tak? A chuja jest nie wyjście. Ja se tu przyciemnię. Przepraszam Państwa na moment. No i można jechać dalej. Jak kiedyś zastanawialiście się, gdzie sika pani z kiosku, no to podejrzewam, że tam, gdzie kurierzy. I to wszystko będzie. Dzięki bardzo. Do widzenia. McDonaldzik na Medweckiego. Z YZ 91. 91 to moje. Tutaj mam. W którym najważniejsze? To osiedle po lewej stronie i co? Dookoła muszę jechać? Nie, jest tu wjazd. Jest, na szczęście. No, mapka prowadzi tam do głównej ulicy.
na partyzanta, kurwa. Tam było wyjście. Dzień dobry. Jeszcze jedno. Drugie. Jeszcze jedno. Cześć. Dobra, proszę bardzo. Dziękuję również. Do widzenia. Kolejny maczek medweckiego na strusia. Wystarczyło tu po prostu wjechać, a nie ja po krzakach gdzieś tam między magnoliami się przyciskam. O, dziękuję bardzo. I zaczynają się problemy. Zameczek się rozdupca w plecaczku. Nie wiem, czy walić do Globo znowu na wymianę. To co my teraz mamy? Czwartek, no to dzisiaj byli. Może internetowo by to zamówił. Któryś tutaj z widzów mi w komentarzu napisał, po co chodzić, prosić się, jak wystarczy maila napisać. Może tym razem tak zrobimy. Albo w ogóle wziąć i zainwestować w zielony i on może dłużej wytrzyma. Teraz tam jakaś promocja była, że był za stówkę chyba. To oczywiście wysyłka tam koło 3 dych chyba, to całość wychodziła 130. No ale i tak 130, a nie tak. Wcześniej chcieli 180. Mam wrażenie, jakbym już tędy dzisiaj jechał. Ale nie wiem, ta huta tu jest cała bardzo podobna. Myślałem, że Dexter jedzie. Granatowy kombi. Ale to golfik. Chyba widzę, że tu nie ma chętnych do puszczenia. To tu jest ten strusia. Dobry. Proszę bardzo. Do widzenia. Ups. Nie. No. Ta pani bardziej mnie przekonała od tego pana. Jakoś tak jej dobrze z oczu patrzy. Kurczę, fajnie by było złapać jakiś kurcik w stronę domu. Bo ja tu baterii już za bogato nie mam. A tą do chaty to ja mam jakieś blisko 10 km. Padła Dąbska.
ten Chińczyk tam koło Decathlonu. Ale nie popatrzyłem dokąd z nim. Na nullo. No to fajnie, to już bliżej domu. Zrobię to, może jeszcze się uda jedno i tyle będzie na dziś. Ciężko będzie, bo mnie też zgubią z tych drobniaków. Dzięki, do widzenia. Wbiję sobie od razu pauzę, żeby mi czasem nie przypisało. No. I teraz mogę potwierdzić. Ach, tak kiedyś zrobiłem i tak mi dał zamówienie. Więc dzisiaj już nie ryzykuję. No i tak, mili Państwo. Moja zmiana dobiegła końca. 4 godzinki. Jak z bicia strzelił. Zarobione 127 zł. Ups, policja, ja sobie z trzymanki walę, to. To nam daje niecałe 32 zł na godzinę. Także no, jak jest powyżej 30, to jest w normie. Wiadomo, że mogłoby być lepiej, ale nie ma co narzekać. Tylko, że jakby było poniżej tych 30, to bym był zdania, że rower się nie spłaca. No. Także zabijam na AT, kończymy na dziś. Siemka.